dzień. Świetny samochód. To kocha najbardziej. Fuck! Tego to mu nie daruję, kurna! Ślepy jesteś, człowieku! Ej, zostaw mnie! Niko, bądź! A! Gdzie mnie bierzesz, ty bandyto? Tego już dowiele. Pieprzeni rowerzyści! Wypuść mnie, wypuść! Stary, co ty masz do tych rowerzystów? Przecież sam jeździsz na hulajnodze elektrycznej. Dla zasady. Dobra, wiesz co? Nie jesteś nawet warty kopania tego dołu. Słuchajcie tego. Niesamowity to jest dźwięk. Tak szerokiego auta to ja nie miałem w tym garażu. Cofanie na 5 razy. Standard. Ja pierdzielę, ale to już z górki. A tak wygląda przyspieszenie. W G63 weźmy sobie ten Sport, który moim zdaniem i tak niewiele daje, i tak go do 2000 przytrzymamy. Ciężko go w ogóle opanować. Szczerze wam powiem, że kierownica lata na boki, ale jest dobrze. A teraz zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz przyspieszenie w G63 Brabus. Albo nie. Albo jeszcze raz. Nie bez kozery taki wstęp do ujęcia, ponieważ to jest coś, muzykę muszę wyłączyć, oczywiście gangsterską, tak zwaną. Mimo że zwykły Robert siedzi w samochodzie. No to jest coś niesamowitego. G-klasa, prawdziwe AMG, 5,5 litra. G63 z pakietem wizualnym Brabusa. I to jest też samochód, który ma bardzo bogatą historię właścicielską, jeśli można to tak nazwać, ponieważ jeżeli kupicie ten samochód, będziecie mogli pochwalić się, że jednym z właścicieli był Krystian Bielik. To znaczy bardzo utalentowany młody piłkarz, ale też bardzo znany i ceniony w świecie futbolu piłkarz reprezentacji Polski. Widać też po rejestracji chyba. I ten samochód może być wasz. Teraz tu gotówę dajecie, macie kluczyki, sprzedany. Taka decyzja, a nie inna. Słuchajcie, do konkretów przejdę jeszcze w dalszej części tego filmu, ale najpierw chcę pokazać wam ten samochód, bo to jest coś niesamowitego. Pełen pakiet wizualny Brabusa. 23-calowe koła. Pełen pakiet karbonowy brabusowy. Z maską, z tym wlotem na masce karbonowym, to jest full carbon. Co ciekawe, śmieszna historia, ale kiedyś on zleciał na autostradzie. No i trzeba było wymienić, ale już jest wymieniony, jest nowy, jest oryginalny. Cały pakiet jest oczywiście oryginalny. Agresywne karbonowe dokładki, brabusowskie zderzaki. Po całej linii jest tutaj zaznaczone, że to jest pakiet stylistyczny Brabusa. To jest pięknie. A to jest coś niesamowitego. Wydech brabusowy świetnie gra. I co ciekawe, to jest wydech z katami. To jest totalnie legalny wydech. Jak trupa jakiegoś będziecie wieźli, to on też będzie wiedział, czym jedzie. Wszystko, dosłownie tutaj wszystko zostało zrobione w Brabusa. Do tego zaraz przejdę, bo to jest bardzo ciekawy sprzęt, który wam zaraz będę chciał pokazać. Samochód genialny. Jak wiadomo, dla Brabusa ważne są takie smaczki, najmniejsze nawet detale. I skoro już o najmniejszych detalach mowa, to zobaczcie na zakrętki wentyli. Nawet one są sygnowane logo Brabusa. Śmiesznie wyglądają te hamulce z tyłu. Z przodu te tarcze są już dużo większe, ale i tak giną w tej wielkiej brabusowej feldze. Otwórzmy sobie maskę, ale jeszcze zobaczcie, poproszę operatora tutaj, żeby zwrócił uwagę na kolejne detale. Z tej strony może to lepiej będzie widać. Zobaczcie, nawet tutaj zatrzaski zamków są z logo Brabusa. Tak jak wcześniej wam powiedziałem, ten samochód nie jest
stuningowany mechanicznie. Ojej, jaki gorący. Potężna V8 biturbo. To jest naprawdę wystarczające. No i kolejny smaczek, już tym razem AMG. Jorge Marquez. Ale to nie będzie materiał o samych zaletach tego samochodu. Chociaż nawet przebieg jest w sumie niski, bo jak na 4-letnie auto, to i tak 40 tysięcy przebiegu. To jest całkiem spoko. Ale ja mam dla was jedną wadę do pokazania. Macie tu rozbity klosz lampy. Już jest zamówiony, więc jeżeli wstrzymacie się trochę albo dogadacie się, to przy sprzedaży jest to uwzględnione, bo już jest po prostu zamówiony, opłacony. Więc będzie wymieniony na nowy. Więc kurde, no nawet to nie jest wadą tego auta. Znajdziemy jeszcze jakieś wady, znajdziemy. To jest idealne auto do wożenia hulajnogi elektrycznej albo niedźwiedzia. Tą hulajnogą będę dzisiaj dla was robił ujęcia, a przy okazji trochę wam o niej opowiem, bo już jeżdżę nią dość sporo. Zajebisty sprzęt, już nieraz pokazywałem wam te hulajnogi. Viset 10+, safety first. Pierwszy! Dobra. Na dłuższą metę rzeczywiście bez szans, ale w korkach byłbym zawsze pierwszy. 3, 4. Często pokazuję wam swoje sprzęty na Insta, więc powiem na szybko, że Viset to spoko hulajnoga do wszystkiego, z zasięgiem 70 km, pędząca nawet 75 km na godzinę. Ja używam od kilku miesięcy i szczerze polecam. Oczywiście ja podczas przyspieszenia powinienem siedzieć tak. Okej. Fajnie. Na manetkach to nieźle dało teraz, nie? Sam się zaskoczyłem. Ja nie mogę się z nią rozstać, z tą klasą. Ja muszę nawet strzyżenie u barbera zamawiać. W hardkorowym miejscu, no i przy hardkorowym, pięknym samochodzie z pięknym widokiem w samym centrum miasta. Jaba daba. Bardzo ci dziękuję. I co, lecimy na przejażdżkę brabusem jeszcze. Zarobić to robota. Bardzo fajne zdjęcie, wpadajcie na Instagram. Samo to, żeby ze zwykłej G63 zrobić pakiet Brabusa wizualny, 198 tysięcy, czy tam 6, już nie pamiętam. Ale to są duże pieniądze i generalnie... Zerwało trakcję. Cały czas zrywa trakcję. Mamy trakcję. Auto jest nieziemskie. Teraz już mogę stwierdzić, że od góry też jest piękny. Totalnie inny wymiar motoryzacji. Naprawdę ona jest piękna na swój indywidualny sposób. Gdybym mógł, to bym sam go kupił. Naprawdę. I w sumie stoję w zarąbistych pieniądzach, ale to tak poważnie mówię, bo patrząc na to, jak wygląda ten samochód i co zostało włożone, jak mały ma przebieg, jak niski jest to przebieg. Możecie sobie zobaczyć ogłoszenie, oczywiście podlinkuję wam w opisie tego filmu, ale dogadałem z Krystianem, że słuchaj, no stary, widzowie programu i odbiorcy programu High Five muszą mieć lepiej, dlatego wy dajcie znać, że jesteście ode mnie i będziecie mieli specjalną cenę. I mówię tu naprawdę o mocnej zniżce, nie na zasadzie kilka tysięcy złotych, tylko dużo mocniejszej. Jak się dogadacie, to już sami wiecie. I to jest też bardzo fajny, uznałem, początek nowej miniserii, jeżeli mogę to tak nazwać. Na zasadzie High Five sprzedaje, to znaczy... No nie wiem, robocza nazwa, może się przyjmie, ale jeżeli moi znajomi mają auta, które są na sprzedaż, tak jak to właśnie, to są fajne auta, z których bardzo fajny materiał może powstać, no to czemu by im nie pomóc w sprzedaży? Dlatego myślę, że uruchomię taką serię. Jest to mega pomocne z racji na zasięgi programu. Ten film obejrzy kilkaset tysięcy osób przecież. Dotrze do grupy docelowej, czyli do osób, które interesują się tymi autami i przede wszystkim do posiadaczy tych aut, bo wśród was, wśród tej wielotysięcznej widowni jest bardzo wielu właścicieli super samochodów, sportowych samochodów i potencjalnych nabywców tego auta. Dlatego myślę, że to będzie spoko opcja. I to jest taki moment, kiedy wspólnika zakopujesz w lesie pod Warszawą, usiadasz do swojej gielendy i lecisz dalej. Przyjechała ekipa akurat z Lublina, a tutaj okazuje się, że Weronika ma urodziny. Robert jest dzisiaj taki miły, chciał zrobić prezent i dać przejechać się. Jest dobrze? Tak. Nie da się ukryć. Co taki cichy?
Ja pierdzielę. A czemu boisz się prowadzić? Przecież też możesz. Bo jest straszne. G-klasa straszne auto, gdzie? W życiu. Tylko trochę. Jedziemy dalej. A teraz urodzinowe sushi na masce Brabusa. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. I to jest kolejna wada G-klasy, że trzeba ją myć za 5 dych. Nigdy w życiu nie wydałem tyle na myjnie. To jest tak ciężki w myciu, tak duży, tak nieporadny. Masakra, wrzucałem pierwszą piątkę, do zobaczenia za pół godziny. To się nigdy nie nudzi, ten dźwięk się nigdy nie nudzi. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że auto jest na sprzedaż. Krystian sprzedaje ten samochód, możecie mieć auto piłkarza. Były samochód piłkarza. Fajny wpis do CV brabusowskiego. Fajny pakiet brabusowy, fajna G-klasa G63. Polecam. Hi-fi. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych takich furek. Link do ogłoszenia oczywiście w opisie filmu. Tam też link do hulajnóg Wiset, na przykład 10+, który dzisiaj pokazywałem. Ja jeszcze raz dzięki wielkie, do zobaczyska. Cześć!